Cześć. Witam serdecznie z tej strony Ania Sośnierz. Dzisiaj zaproszę Was do rozmowy z bardzo fajnym i mądrym człowiekiem. Moim przyjacielem Miko Czerwiński. Miko jest jednym z organizatorów Marszu Równości w Krakowie i Queerowego Maju. Jest on aktywistą w sprawach LGBT i równościowych. I Miko, witamy Cię serdecznie. Cześć, dzięki. Dziękuję bardzo, że jesteś, że zechciałeś przyjechać. I obudziłam Cię dosyć wcześnie rano, ale nie. Bardzo miło, że udało się. I powiedz nam proszę troszkę o sobie. No tak jak powiedziałaś, zajmuję się tutaj głównie organizowaniem Marszu Równości Festiwalu Queerowy Maj. I oprócz tego jestem edukatorem antydyskryminacyjnym, między innymi przy Amnesty International. Oraz biorę udział w różnych badaniach dotyczących dyskryminacji i pracuję nad raportami nad nimi z Fundacją Równość.org.pl. Świetnie. Wiem, że też studiujesz. Czym się zajmujesz też edukacyjnie? Jak się dokształcasz, w jakich kierunkach? Studiuję w tej chwili zarządzanie kulturą współczesną oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych studia nad rozwojem międzynarodowym. To są takie dwie aktywności, które mnie interesują, dwa aspekty nauki. Bo zarządzanie kulturą mi się przydaje przy zarządzaniu festiwalem i organizowaniu tego typu wydarzeń, a stosunki międzynarodowe i właśnie studia nad rozwojem, to interesuje mnie właśnie rozwój krajów globalnego południa i pracowanie nad tym, żeby było lepiej na świecie. Świetnie. Ja miałam też przyjemność w tym roku właśnie uczestniczyć w Marszu Równości, bo to mój pierwszy raz, właśnie byłam mocno zadowolona, pięknie. Było zorganizowane i też było bardzo fajnie i spokojnie. Masa uśmiechniętych, fajnych ludzi, piękna wielka flaga. To się cieszę. Bardzo mi się podobało. I powiedz mi, jak wygląda też, jakie mieliście eventy w Queerowym Maju? Na przykład w tym roku mieliśmy około 60 wydarzeń. Festiwal trwał ponad 2 tygodnie i były to przeróżne wystawy artystów polskich i zagranicznych. Były to także pokazy filmów, warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty kuchni wegańskiej, warsztaty różne dokształcające się, coachingowe, warsztaty dla par lesbijskich. Więc było mnóstwo tych wydarzeń, były debaty o tym, dlaczego robimy Queerowy Maj, między innymi dlaczego robimy Marsz Równości, po co są potrzebni aktywiści, więc taki bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. I oprócz tego oczywiście głównym wydarzeniem całego festiwalu jest sam Marsz Równości, gdzie całą sobotę poświęcamy na to wydarzenie i bardzo chcemy, żeby jak najwięcej osób brało w nim udział. W tym roku ile osób brało udział w marszu? W tym roku było to około 800 osób i widzimy, że udaje nam się z roku na rok trochę powiększyć tą ilość, więc mamy nadzieję, że niedługo będzie jeszcze więcej. Świetnie, a tak z osób, ja będąc właśnie na marszu widziałam tak, że była Ania Grodzka, była Lalka Podobieńska, dużo fajnych osób też można było tam spotkać. Tak, zdecydowanie, jakby osoby działające w organizacjach w Polsce siebie nawzajem wspierają i na przykład my jeździmy do Wrocławia, do Warszawy, do Gdańska, do Poznania, do Łodzi na marsze, a oni przyjeżdżają do nas i w ten sposób też fajnie możemy sobie wykreować taką społeczność polską, która walczy o prawa osób LGBTQ. I Miko, dlaczego jest warto właśnie robić coś w tym temacie, właśnie w tematach równościowych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie? Żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby były respektowane nasze prawa. No zdecydowanie wiem, że w Polsce nie jest tak cudownie, jak mogłoby być. Nie mamy żadnej formy legalizacji naszych związków. Nie mam teraz ustawa o uzgodnieniu płci też nie przeszła, została zawetowana przez prezydenta, więc zdecydowanie społeczność LGBTQ ma problemy prawne w Polsce i bardzo się utrudnia nam życie. Chociażby też fakt niedawnego pobicia chłopaków tutaj w Krakowie, gdzie policja tak naprawdę nie ma nawet narzędzi, żeby zareagować w takiej sytuacji, ponieważ przestępstwa z nienawiści nie są ścigane w żaden sposób prawnie. A
chciałbyś nam powiedzieć o tym, jak wyglądał u Ciebie coming out? Bo ja też mam taki zamysł, żeby rozmawiać właśnie z osobami z naszego środowiska i dać też pewnego rodzaju wsparcie dzieciakom i osobom, które są albo przed tym faktem, albo właśnie pochodzą z mniejszych miejscowości, gdzie nie mają takiego wsparcia. Ja na pewno bym to podzielił, bo no, tak naprawdę to nie jest jeden coming out, tylko to jest wiele coming outów. I to jest, są coming outy tak naprawdę codziennie do tej pory i pewnie do końca życia, albo mam nadzieję, że kiedyś już nie. Natomiast zdecydowanie jakby ja przynajmniej zacząłem od przyjaciół, co pozwoliło mi zdobyć dużo wsparcia z ich strony i mieć taką możliwość, że w razie czego, jak to się mówi też za granicą często mówią, w razie czego jest jakieś wsparcie osób zewnętrznych, natomiast w domu też nie pamiętam konkretnie sytuacji. Wiem, że było to bardzo emocjonalne dla mnie, ale jakoś tak wyszło w pewnym momencie, nie pamiętam, chyba z rana przed śniadaniem powiedziałem po prostu, bo już nie mogłem wytrzymać napięcia, że tak bardzo chcę powiedzieć i chcę jakby być na czysto i szczery z rodzicami. I no, bezproblemowo przeszło tak naprawdę, więc nie ma się czego bać, tak to na pewno powiem. I choćby się wydawało, że to może być straszne i może być najgorsze, to tak naprawdę rodzice powinni nas kochać. Rodzice nas kochają, więc można to zrobić. No i tak jak mówię, no do tej pory to są coming outy non-stop, tak? No, każdy kierunek studiów, który zaczynam, każdy nowo poznane osoby. Czasami trzeba ważyć, tak? Też przed kim i jak to wygląda. Natomiast no, mam takie doświadczenia na przykład, że na moich studiach były osoby bardzo prawicowe i bardzo takie związane z tymi ruchami narodowymi czy prawicowymi i pomimo mojego coming outu no nie miało z tym żadnego problemu i bardzo pozytywnie reagowała, wręcz bym powiedział, że na przykład po 3 latach spędzonych razem się zaprzyjaźniliśmy i jakby też poglądy tych osób stały się trochę bardziej przyjazne, no co według mnie udowadnia, że coming out są bardzo ważne jakby w takim naszym codziennym życiu. Także wysyłamy duże podziękowania dla tych osób i im też pozdrawiamy. Bardzo tak fajnie, cieszę się, że tak dobrze zareagowały. Teraz znajdujemy się w takim momencie, gdy będą wybory parlamentarne w Polsce i tak się zastanawiam, co my możemy zrobić, osoby właśnie czy ze środowiska LGBT, czy nawet osoby, które wspierają prawa człowieka, bo takie są. Co możemy zrobić, jak pomyśleć, jakich kandydatów wybrać teraz, gdy pójdziemy właśnie na wybory? Jak ty uważasz? Znaczy, co powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim? Powinniśmy zwracać uwagę na kandydatów, którzy faktycznie respektują prawa człowieka. I tutaj no, fajnie byłoby, gdybyśmy wszyscy głosowali za tymi samymi kandydatami, którzy popierają równość małżeńską, popierają ustawę o uzgodnieniu płci, popierają nowelizację kodeksu karnego, chociażby z punktu widzenia LGBT, ale też popierają prawa kobiet i chociażby w sytuacji obecnej prawa uchodźców. Natomiast no, trochę znam realia i polityczne. No ja bym radził po prostu głosować tak, żeby ująć jak najwięcej praw człowieka w to. I no, mamy naprawdę w tej chwili przy wyborach mamy bardzo duży wybór, jako na przykład społeczność LGBTQ, mamy bardzo duży wybór kandydatów LGBT. I tutaj między innymi Queer.pl prowadzi cały czas akcje pokazywania tych kandydatów i są to kandydaci z różnych opcji politycznych, więc tak naprawdę tak długo jak spojrzymy na to, że możemy głosować jednocześnie zgadzając się na przykład ze swoimi poglądami polityczno-ekonomicznymi i myśleć o prawach człowieka, jesteśmy w stanie to wszystko połączyć i możemy głosować na osoby, które na pewno będą nas wspierać. Miko, powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość? Właśnie co jeszcze uważasz, że
chciałbyś w życiu osiągnąć, co jest jeszcze do zrobienia jako takiej, w takiej większej całości? Znaczy, ja na krótką przyszłość, na najbliższe kilka lat, to właśnie wiążę tutaj dalej z działalnością aktywistyczną, edukacyjną w Krakowie. Natomiast gdzieś tam w przyszłości, stąd też wybór moich studiów, chciałbym się zajmować pracą nad czy to krajami globalnego południa, czy to krajami, gdzie łamane są prawa człowieka i głównie to mnie interesuje tak w sensie mojej kariery. I no, na przykład chciałbym brać udział w takich projektach, jak brałem udział w Ruandzie czy Tanzanii, ale też chętnie pracowałbym w organizacjach działających na rzecz praw człowieka bądź praw osób LGBTQ w różnych miejscach świata. A zdecydowanie chcę połączyć podróże i właśnie aktywizm prawny o człowieczy tutaj w mojej karierze przyszłościowej. No i skąd ta kultura? Bo też uważam, że dużo rzeczy da się zrobić przez wydarzenia kulturalne, wydarzenia edukacyjne. Nie wszystko. Oczywiście dużo zależy od rzecznictwa, od polityki, ale też bardzo dużo zależy od społeczeństwa. A społeczeństwo da się przekonać naszymi coming outami, wydarzeniami, gdzie zobaczą filmy, na których będą mogli się utożsamić na przykład z osobami LGBT w danym filmie, czy na warsztatach edukacyjnych, gdzie naprawdę mogą zobaczyć sytuację danych osób i poznać je od strony takiej ludzkiej, bo często w mediach mówimy tylko o jakichś wyimaginowanych konceptach, a nie mówimy tak naprawdę o ludziach. I tutaj warto zejść niżej i porozmawiać o ludziach, o nas samych. Dlatego też te coming outy przede wszystkim są ważne, nie? Tak. A rozmawialiśmy też na temat kultury, na temat tego, jak w 2015 roku organizowaliście w Queerowym Maju wystawę na temat właśnie historii osób LGBT i opowiadałeś mi o takim cukiereczku, czyli jak to wyglądało, kiedy jest jeden z pierwszych takich doniesień historycznych o osobach LGBTQ w Polsce? No na pewno ta wystawa jakby... To była bardzo fajna wystawa, bo pracowaliśmy tutaj w grupie osób organizujących festiwal, szukając faktycznych źródeł historycznych na temat osób, czy to jakoś naginających tą binarność płciową, czy też to przypisanie płci prawne, czy osób gdzieś tam mających jakieś związki z osobami tej samej płci. No oczywiście nie możemy używać tych samych kategorii, natomiast co było dla mnie fascynujące, to jak odkryliśmy, że w XVI bodajże wieku w Krakowie, a dokładniej na Kazimierzu, wtedy to było osobne miasto, jak to było opisane, mężczyzna nosił się za babę, po pierwsze, czyli mamy tutaj jakieś wątki genderbendingowe, transwestetyczne, transpłciowe. Poślubił drugiego mężczyznę, czyli no, pytanie teraz, tak? Jak to dokładnie odczytać, czy to był ślub jednopłciowy, czy to był ślub różnopłciowy? No to zależy od tożsamości, nie jesteśmy w stanie teraz określić, ale zdecydowanie jest tu coś ciekawego. Do tego dochodzi kwestia poliamoryczna, ponieważ oni później weszli w związek jeszcze z dwiema osobami. No niestety Wojciech z Poznania, jak się nazywała ta osoba, Wojciech został spalony na stosie właśnie na Kazimierzu. Więc taka historia trochę smutna na koniec, ale warto zwracać uwagę, że no, czy nasi królowie, czy osoby, postacie historyczne, bardzo wiele tak naprawdę... No, historia nie była hetero. Historia nie była jedna, normatywna, taka sama. Historia jest bardzo różnorodna i bardzo łatwo można znaleźć, jeśli się tylko chce, różne wątki. I tutaj można mówić czy współczesnej historii, o której wiemy więcej, ale też o dawnej historii. Tutaj chociażby kobiety, które przebierały się za mężczyzn, żeby móc studiować na uczelniach wyższych, czy różne tego typu
działania, różne związki, to no, jest tego bardzo dużo i tutaj no, chociażby warto się odnieść do homobiografii czy do innych książek, które poruszają tematy historyczne LGBT. Jeszcze mam jedno pytanie, tak już właśnie idąc w kierunku końca. Gdzie można znaleźć właśnie więcej informacji na temat i wydarzeń, które wy organizujecie? Już zaczynacie też spotykać i organizować, tak jak mówiłeś mi, Queerowy Maj na 2016 rok, tak samo Marsz Wolności. Gdzie możemy, równości, dokładnie, przepraszam, Marsz Równości. Gdzie możemy właśnie szukać informacji? Zdecydowanie najlepszym źródłem informacji jest nasz Facebook, ponieważ tam bardzo aktualnie wrzucamy wszelkie informacje, ale też mamy stronę internetową queerowymaj.org, mamy Instagrama, Twittera. Natomiast, no tak, Facebook jest tutaj najlepszym źródłem informacji i no tak jak mówisz, już zaczynamy myśleć o kolejnym, więc też jeśli ktokolwiek w Krakowie jest tylko chętny, żeby współtworzyć z nami festiwal i organizować Marsz Równości, to jak najbardziej zapraszamy. Świetnie, to bardzo Ci dziękuję, Miko, za rozmowę. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że aż się życzę powodzenia, przede wszystkim będę Was wspierać, jak tylko będę mogła. Przyjadę no, w tym roku, już mam nadzieję po prostu więcej też brać udział właśnie w Queerowym Maju. Zapraszamy na cały festiwal. O, rewelacja, to będę. Dziękuję Ci serdecznie i wszystkiego dobrego życzę.